wyrazić wielkie podziękowanie władzom gminy, a przede wszystkim panu prezesowi Światowego Związku Armii Krajowej, członkom tego związku, żołnierzom, panu wójtowi, władzom gminy, wszystkim samorządowcom za to, że państwo organizujecie takie akademie. Oto dzisiaj dopiero co po mszy, która się odbyła w kościele pod jakżeż symbolicznym wezwaniem 10 tysięcy świętych rycerzy męczenników. Zginęli ci rycerze męczennicy, dlatego że byli wierni swojemu systemowi wartości. A ten ich system wartości to był chrześcijański system wartości. Po prostu nie chcieli odejść od tych wartości, które uznawali, że są ich życiem. I oto dzisiaj, będąc po tej mszy w takim kościele, byliśmy oczywiście na cmentarzu, tam pokłoniliśmy się, oddaliśmy hołd i cześć żołnierzom wyklętym. I dzisiaj się spotykamy tu na tej akademii, ażeby powiedzieć, że my pamiętamy. My pamiętamy poprzez to o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach niezłomnych, poprzez to, że organizujemy takie akademie dzisiaj, że państwo organizujecie takie akademie. Ale również pamiętamy poprzez to, że jest ustawa o tym, że 1 marca, czyli ten czas, kiedy to w 1951 roku, 1 marca, zostali zamordowani w mogotowskim więzieniu członkowie Zarządu Wolności i Niezawisłości. Wolność i Niezawisłość to taka formacja, która powstała oczywiście na gruncie Związku Walki Zbrojnej, kiedy okupant niemiecki dokonał agresji na Polskę, Armii Krajowej, obchodziliśmy niedawno 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, 390-400 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, największe podziemne wojsko na całym świecie. Nie było takiego państwa nigdzie, które posiadałoby tak zorganizowaną armię, która jest lojalna wobec władz państwowych na obczyźnie, a jednocześnie posiada struktury typowej armii. Dlatego tym bardziej powinniśmy pamiętać i oddawać hołd żołnierzom Armii Krajowej. Ale kiedy już Armia Krajowa, kiedy się kończyła okupacja, została przekształciła się w inne formy działania, to na gruncie tej Armii Krajowej wypracowane zostały formy oporu poprzez takie właśnie organizacje jak Wolność i Niezawisłość. Wolność i Niezawisłość zostaje powołana 2 września 1945 roku. Bardzo proszę o zapamiętanie tej daty, tym szczególnie, a to dlatego, że świat uznał, że 2 września tegoż 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. Proszę zwrócić uwagę, jakaż ironia losu, że świat cieszy się z tego, że już nie ma II wojny światowej, a my, chcąc obronić się przed okupacją rosyjską, przed okupacją sowiecką, przed okupacją Armii Czerwonej, my po prostu, nasi przodkowie, nasi żołnierze wykręci, żołnierze niezłomni, powołują formację, organizację taką jak Wolność i Niezawisłość. I 1 września, tak jak powiedziałem, ta formacja jest po prostu 1 marca 1951 roku ta formacja jest po prostu, jej zarząd wymordowany. Ale szanowni państwo, jeżeli chodzi o pamięć i o ten dzień pamięci, jeżeli chodzi o święto państwowe, to chcę powiedzieć, że to jest po prostu ustawa o święcie państwowym, które ma na celu upamiętnienie działalności, walki żołnierzy wyklętych. Gdybyście państwo zechcieli wejść w internet, w Google i zobaczyć, jak ta ustawa wygląda, być może bylibyście zaskoczeni, jeżeli chodzi o formę. To się rzadko spotyka. To jest bardzo krótka ustawa. Ustawa złożona tylko i aż z 3 artykułów. Tylko 3 artykuły, ale jakżeż treściwe. Treściwe w swoim manifestie mówiącym o tym, że jesteśmy wdzięczni żołnierzom Armii Krajowej, żołnierzom Wolności i Niezawisłości. Ale jest, pomimo tego, że jest to ustawa złożona tylko z 3 artykułów, posiada swoją preambułę. Preambułę, czyli tak zwany uroczysty wstęp. To nie jest artykuł, ale to jest uroczysty wstęp
mało która ustawa posiada takie uroczyste wstępy. No jest ustawa zasadnicza, konstytucja posiada preambułę, ale sama preambuła wskazuje na całą aksjologię, na cały system wartości, który zawiera się w następnych artykułach. Także mamy ustawę, która ustanawia święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom niezłomnym. Skoro mówimy o żołnierzach niezłomnych, to oczywiście powinniśmy przywołać tego, przed którego pomnikiem pokłoniliśmy się, podporucznika Antoniego Dołęgi. Antoni Dołęga urodził się w Farfaku. Ja nie znam tych terenów, bo ja jestem z zewnątrz jakby, ale no, analizując życiorys i wczytując się tak wielokroć w życiorys, uczestnicząc w różnych uroczystościach, no trudno nie zapamiętać. To jest obecnie dzielnica Łukowa. Wydawało się do niedawna, że najdłużej ukrywającym się, najdłużej walczącym w podziemiu antykomunistycznym żołnierzem jest Józef Franczak, pseudonim Ranuś, ten, który został zamordowany pod Piaskami na Lubelszczyźnie. No od roku 2017, kiedy zostały odkryte szczątki podporucznika Dołęgi, który zmarł w 1982 roku, czyli już tyle lat od tamtego momentu, w 2017 roku ukłony dla władz gminy, dla pana wójta, dla państwa, że przygotowaliście tak uroczysty pogrzeb dla tego, który tak długo właśnie mówił nam wszystkim, żeby nie godzić się na porządek, to co mówiłem na cmentarzu jałtańsko-poczynamskim. Bo proszę zwrócić uwagę, my wszyscy wykształciliśmy swoje postawy życiowe, swoje postawy patriotyczne właśnie na tym nie powiedzianym przez tych żołnierzy, którzy tak tyle wycierpieli. Bo powiedzieć nie w tamtej sytuacji, kiedy ci żołnierze byli mordowani, kiedy odbierało się im zdrowie, kiedy torturowani byli, naprawdę to wymagało ogromnego bohaterstwa. I ten dzień dzisiejszy, ten 1 marca, który tutaj czcimy dzisiaj w tą niedzielę, no jest po prostu po to, żeby całemu światu, całej Polsce powiedzieć, że my Polacy nie zapominamy o tych, którzy ukształtowali nasze postawy w tym kierunku. A skoro nasze postawy w tym kierunku ukształtowali, to były możliwe. Były możliwe protesty w latach 50., protesty w latach 70., 60., było możliwe powstanie Solidarności. My w Polsce stworzyliśmy Solidarność. Ja jeszcze do tej pory pamiętam, kiedy przychodzili żołnierze WIN, żołnierze AK, żołnierze AK oddziałów leśnych i po prostu nam podpowiadali, co należy zrobić, co jest najważniejsze. Bo przecież my nie mieliśmy podręczników, jak zbudować system partyjny w Polsce, jak system polityczny zbudować. I oni nam to wszystko podpowiadali i to wszystko przyczyniło się do tego, że mógł powstać taki ruch jak Solidarność. A skoro powstała Solidarność, to ta Solidarność wywołała tak wielki rezonans, że można było mówić o pierestrojce w Federacji, wtedy jeszcze Związek Radziecki był, w Federacji Rosyjskiej, która powstała na gruncie, na gruzach właśnie Związku Radzieckiego. Wtedy pan Gorbaczow, pierwszy sekretarz komunistycznej partii Związku Radzieckiego, no, zgodził się na to, żeby rozmontować Związek Radziecki, ale to było pod wpływem właśnie Solidarności, pokazania, że no, idzie coś nowego. A skoro powstała Solidarność, powstały nowe rządy w Polsce i już był ten kierunek, żeby włączyć Polskę do struktur bezpieczeństwa europejskich, światowych, do NATO. A skoro znaleźliśmy się w NATO, to dzisiaj możemy cieszyć się bezpieczeństwem. Dlatego, że no, nasze uzbrojenie nie wystarczyłoby do tego, żebyśmy się obronili przed ewentualną napaścią. Tak to mając świadomość, że pod waszymi głowami latają samoloty natowskie, nasze samoloty, ale oczywiście we współpracy z NATO, my wiemy o tym, że naszego nieba ktoś pilnuje. A gdyby ktoś powiedział, a jeszcze niedawno tak było mówione, że no to co, przecież to jest niemożliwe, żeby ktoś do nas strzelał, żeby była jakaś wojna. No to wszyscy jesteśmy teraz właśnie w wielkim szoku, bo jak się okazuje, jest to możliwe, że można w tych czasach, w XXI wieku, można strzelać do drugiego człowieka, można drugiego człowieka zabijać i jeżeli ty nie pokażesz, że jesteś uzbrojony, to może się zawsze znaleźć ktoś taki, jak dzisiaj się znalazł, kto będzie chciał do ciebie strzelać. Dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach wyklętych, również w tym kontekście, być może symbolicznym, bo to w tych dniach to się akurat wydarza,
jeżeli chodzi o ten konflikt wojenny, o tą agresję na Ukrainę, gdzie oficjalnie jest ponad 2 miliony Polaków, a nieoficjalnie jeszcze więcej, bo tam przecież tereny II Rzeczypospolitej, my z paczkami biało-czerwonymi tam jeździliśmy, wywoziliśmy te paczki, tam Polacy po prostu no, podkreślają cały czas, że no, tutaj są w łączności duchowej z Polską. I proszę zwrócić uwagę, uchodźcy, którzy przechodzą przez granicę, no, dla nas to takie normalne, że oni mówią po polsku. No mówią po polsku, dlatego że bardzo dużo na Ukrainie jest Polaków i ta Ukraina została zaatakowana. Chciałbym jeszcze pod koniec podziękować i przekazać pozdrowienia od pana radnego wojewódzkiego Ryszarda Szczygła, który nie mógł przybyć dzisiaj na dzisiejsze spotkanie. No i chciałbym poinformować, że no, są organizowane te akcje wspomagania właśnie Ukrainy, jeżeli chodzi o paczki. My w związku z tym, że organizowaliśmy moje biuro, ja, różne stowarzyszenia, akcje Polacy Rodakom, takie biało-czerwone paczki, to teraz też chcemy takie biało-czerwone paczki wysłać, z tym, że chcemy zmienić nazwę tej akcji, że nie Polacy Rodakom, tylko Polacy Ukrainie, bo tu chodzi w tym momencie, żeby nie dzielić, kto jest Polakiem, kto jest Ukraińcem, bo chodzi o wszystkich obywateli Ukrainy, całe społeczeństwo Ukrainy, niezależnie jakie są narodowości, a w każdym państwie są różne oczywiście narodowości, czyli dla Ukrainy. Jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości, tego, że dajemy dowody na to, że pamiętamy o żołnierzach wyklętych. Cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała żołnierzom niezłomnym. Dziękuję bardzo.